начинается.
Nie ma, Paweł? Co tam, jak leci? Tak mnie zastanawiam, gdzie jest wraża Zetka. Pewnie za chwilę mnie wyspoci, chociaż nie. Nie powinien. Ten Lexi sobie jeszcze lata tutaj, no, świetnie. 5 minut po tym, jak go zabili, dlaczego nie? Czy ja się zatrzymam? No tam jest Zetka, no to jestem bezpieczny. Miś Jogi, dzięki za followa. Jak widzisz, dobrze. Jak widzisz, gram na dziesiątki i coś idzie. Ale ja nie jestem autorytetem, jeżeli chodzi o lotnie. Absolutnie jestem początkującym lotniarzem. Ale... jeśli mam być szczery, jest dobra dla początkujących. Ogólnie ruska linia będzie dobra dla początkujących. Przynajmniej takich, którzy mają takie upodobania jak ja, czyli skip bomby. Ja je po prostu uwielbiam. Kupiłem sobie Immelmana ostatnio, jakieś 2 miesiące temu. I odkąd zacząłem grać Immelmanem, pokochałem po prostu skip bomby.
Tylko torpi się trudno, bo torpy mają, są naprawdę wolne. Jak już pierdolniesz, to solidnie. Ale ciężko trafić, jak coś jest w ruchu. Bo wystarczy lekko zwolnić, skręcić i prawdopodobnie nie trafisz. Może jedna ci wejdzie. Ale za to, jak coś płynie bow in, to bardzo łatwo znowuż trafić, bo idą bardzo gęsto. Samoloty są strasznie kruche. Padają od byle czego. No właśnie, no to jest ten niby zamysł tej linii, nie? Że jak pierdolnie, to pierdolnie, a jak nie trafisz, to... Albo jak jedna bomba wpadnie, to też tak średnio, jakby coś wpadło, jedna, bo... Ja myślałem, że my to wygrywamy. Ja myślałem, że to będzie w końcu wygrana bitwa, bo jak na razie to mam dwie porażki z rzędu. W pewnym momencie już myślałem w poprzedniej bitwie, że będę miał solo warriora, bo... No dosłownie... Jakbym miał, nie wiem... Z 3000 hapsów więcej... To jeszcze miałem jakąś szansę coś zrobić. Ale nie miałem. Umarłem. I został mi jeden cruiser do dobicia i Civic. A jak zostawałem sam... Była decha... Dwa cruzy i Civic. My to przegrywamy. My to kurwa przegrywamy, nie? Ja naprawdę przez chwilę miałem nadzieję. I nie czaję. A jak będę miał jakąś naprawdę słabą grę, w której nic nie zrobię, to pewnie będzie wygrana. Tak naprawdę tylko marnuję kamuflaże, bo założyłem sobie taki, o, fajny kamuflaż. Ja powinienem chyba na wsteczny wrzucić. Szkoda, że nie było Floda. Szkoda, że nie było Floda. On się leczy jeszcze dodatkowo. Poszła salwa we mnie. Отбор противника потоплен. 5 минут до конца боя. Конки мне теперь забьет. Конки мне скасует. Teraz mnie run spotuje. Nie mam szans tego przeżyć w żaden sposób. Nie, run jest tutaj. Niepalatki ustronione. Byłoby fajnie, jakbym miał czas na to, ale... Ale nie mam. Kraken. Kurwa, pierwszy Kraken w Civicu, jaki kiedykolwiek zrobiłem.
I oczywiście będzie to porażka, bo... Dlaczegoż by nie miała być porażka? Kurwa, jeszcze mnie ktoś podpalił. Teraz mnie jeszcze Ohio przepchnie. No, za wysoko puściłem. No i hiper leży, całe szczęście. Mam nadzieję, że on go skasuje. Chyba jest szansa. Jest szansa. Jest ogromna szansa. Tylko żeby on mnie jeszcze teraz nie zabił. Ktoś tam dostał. Okej. Mogę umierać. Teraz już chyba wszystko zrobiłem w swoim życiu. Ósemką na dziesiątki. Obie deski zabiłem, to jest zabawne. I expik wleciał, przynajmniej jakiś expik wleciał. Dobrze, nie zmarnowałem kamuflaża w tej grze.